Kilka lat temu pewne wspaniałe małżeństwo, które znam, adoptowało troje dzieci. Rodzeństwo. Najstarsze z nich miało około chyba pięciu lat. Dzisiaj są już fantastyczną rodzinką, oczywiście wyzwań nie brakuje, ale jest to chyba nic w porównaniu z tym, co było na początku. Na początku bowiem te dzieci, które pochodziły z patologii, no cóż, przedstawiały różnego rodzaju dziwne zachowania, które przyprawiały o ból serca ich nowych rodziców. Zwłaszcza utkwiło mi w pamięci takie jedno, taki jeden obrazek. Otóż, kiedy zasiadali do wspólnego posiłku, dzieci ukradkiem brały ze stołu różne rzeczy do jedzenia, by je schować pod stołem, a następnie zabrać ze sobą do pokoju. Nie pomagały tłumaczenia, że za kilka godzin będzie następny posiłek. Te dzieci po prostu, nauczone być może doświadczeniem z poprzedniej rodziny, czuły się bezpieczniej, kiedy miały przy sobie jedzenie i kiedy nie groził im głód. No właśnie, w ten sposób po prostu nawet takie małe dzieci dały wyraz temu, co w nas jest, takim naturalnym instynktem, że my musimy mieć co jeść, prawda? Kiedy wiemy, że będziemy mieli co jeść dzisiaj, jutro, pojutrze, no to jest pewnego rodzaju komfort, to nam zapewnia bezpieczeństwo. I nawet jak nie myślimy o tym codziennie, no to tak właśnie jest, ta potrzeba po prostu w nas jest. Nie możemy żyć bez jedzenia. O tej potrzebie, a także o jej zaspokojeniu, czytamy w dzisiejszych dwóch co najmniej czytaniach z trzech. Najpierw w pierwszym czytaniu z drugiej Księgi Królewskiej, gdzie głównym bohaterem jest prorok Elizeusz. Prorok ten rozmnaża chleb dla stu osób. Z kontekstu wiemy, że był wtedy głód. Prorok pojawił się w Gilgal, takiej małej miejscowości, nieopodal Jerycha. I tam odwiedził tzw. uczniów prorockich. Ci ludzie, stu chłopa, po prostu przymierali głodem, tak jak reszta społeczeństwa, ale w tym samym czasie pojawił się tam pewien samożniejszy nieco obywatel, który dysponował bezcennym w tamtym czasie towarem, czyli jedzeniem, i z szacunku dla proroka po prostu podarował mu 20 takich chlebków jęczmiennych i trochę zboża w worku. Prorok natychmiast kazał to rozdać zgromadzonym. Pff, za głowę się złapał jego służący mówiąc, ale chwileczkę, jak ja tym nakarmię stu chłopa. Spokojnie rozdzielaj, Pan Bóg resztę wyprowadzi. No i tak się stało. Stu mężczyzn najadło się dosyta z tej niewielkiej ilości pożywienia. Prorok Elizeusz w tradycji biblijnej i żydowskiej został zapamiętany jako cudotwórca, niezwykle po poważana postać, i cudotwórca przy tym. Miał na koncie różne cuda, opisane mniej właśnie w tej drugiej księdze królewskiej. I pośród nich właśnie to wspomniane rozmnożenie chleba. Ludzie, którzy słuchali Jezusa, doskonale kojarzyli, jak słyszeli rozmnożenie chleba, to wiedzieli, to kojarzyli to z prorokiem Elizeuszem. I dokładnie o to skojarzenie chodzi również Świętemu Janowi. Zresztą zauważcie, że na końcu tej dzisiejszej Ewangelii Jan mówi. Ci ludzie między sobą, jak doświadczyli już tego rozmnożenia chleba, mówią: Zaraz, to jest prorok, który miał przyjść. Dokładnie. On im się wpisuje w to myślenie o proroku jako tym, który zapewnia, czy wychodzi naprzeciw różnym ludzkim potrzebom, w tym potrzebie jedzenia, tak jak zrobił to Elizeusz. No właśnie, ale to jest też ciekawe, że w Ewangelii Świętego Jana jest tylko siedem cudów Pana Jezusa opisanych, nawet ja nie nazywa ich cudami, tylko znakami, ponieważ one mają być pewnego rodzaju instrumentem. Znak zawsze na coś wskazuje, coś pokazuje, oznacza jakąś rzeczywistość. I tutaj właśnie chodzi dokładnie o to samo: że te znaki mają pomóc czytelnikowi połączyć kropki przysłowiowe i zobaczyć w cudotwórcy, w głównym bohaterze, kogoś więcej niż tylko zwykłego, fantastycznego mówcę, któremu spijają słowa z jego ust uzdrowiciela, który wzbudza podziw, bo uzdrawia, wskrzesza i tak dalej, a także tego, który no właśnie, rozmnaża żywność. Jest coś więcej. Znak oznacza, masz patrzeć dalej, głębiej, połączywszy te wszystkie właśnie kropki wspomniane, masz zobaczyć w Jezusie Boga, a nie tylko człowieka. I tak trzeba w takim globalnym świetle spojrzeć również na dzisiejszą dzisiejszy fragment Ewangelii. Oczywiście teologowie powiedzą, że rozmnożenie chleba jest zapowiedzią chleba eucharystycznego, który Pan Jezus zostawi Kościołowi w czasie Ostatniej Wieczerzy, ustanowi tą instytucję Eucharystii i zostawi to potem Kościołowi w wieczne dziedzictwo. No ale myślę, że na tym etapie, przynajmniej beneficjenci tego rozmnożenia chleba, oni zupełnie tego tak nie widzą. Oni widzą to jako zaspokojenie właśnie tej swojej życiowej potrzeby, tych, tych prozaicznych takich potrzeb, które wszyscy mamy. No i bez których byłoby nam pewnie o wiele lepiej, prawda? Gdybyśmy nie musieli jeść, byłoby pewnie o wiele łatwiej w życiu. No właśnie, ale, ale musimy. Więc ci beneficjenci tego zdarzenia, oni patrzą raczej na to w kategoriach bardzo przyziemnych. Zresztą słyszymy na końcu, że chcieli porwać Jezusa, żeby obwołać Go Królem, żeby to pożywienie mieli, że tak powiem, w pakiecie na co dzień. No, wrócimy do tego. W każdym razie, jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na tą historię, tak właśnie oczyma takimi przyziemnymi, to są tam moim zdaniem dwie lekcje, które warto wyciągnąć z tego tekstu. Po pierwsze, lekcja przeznaczona dla apostołów, ale też i dla czytelników. Zobaczcie, że całość tego opowiadania rozpoczyna się od pewnej prowokacji, którą pan Jezus serwuje swoim apostołom. Mówi: Słuchajcie, a gdzie my kupimy żywność, żeby nakarmić ten, tych wszystkich, którzy przyszli? Apostołowie wpadają w panikę. Tu 200 denarów byłoby mało, żeby kupić chleba dla nich wszystkich, żeby się najedli. Ojejku, jejku, jejku. Ale Jan mówi zaraz. Jezus nie pytał po to, żeby chciał się dowiedzieć. On wiedział, co miał robić. Zapytał być może po to, żeby apostołowie od tego momentu zaczęli widzieć pewną nową dynamikę, o którą jemu chodziło. No jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, ale to no jest takie nic no, wobec tego tłumu, który tutaj stoi. Spokojnie, przynieście to nic, mówi Pan Jezus. No i na bazie tego nic Jezus. Wyprowadza ogromny owoc, tak że wszyscy się najedli. Różnica pomiędzy tym opowiadaniem a tym wcześniejszym jest taka, że tam był głód, a tutaj raczej nie ma głodu. Raczej ci ludzie nie prosili Jezusa nigdy o jedzenie. Raczej oni chodzili za nim i można by przyjąć, że prawdopodobnie spodziewając się, że ta podróż będzie trochę wydłużona w czasie, oni zaopatrzyli się w pewien prowiant. Słyszymy, że było tam 5000 tysięcy mężczyzn. Nie licząc kobiet i dzieci, no, pewnie ponad 10 tysięcy się tam najadło, ale trudno sądzić, żeby kobiety, które były tam, zapomniały o jakimś prowiancie dla choćby dzieci, które tam były. Innymi słowy, tam w Galilei raczej nie było trudno o żywność, tak jak w innych miejscach Ziemi Świętej, i nie było też głodu. Więc Jezus czyni pewnego rodzaju bonus dla tych ludzi. Oni nie, nie głodowali. Chodzi o. Innego rodzaju lekcje. Więc jak mówię moim zdaniem, pierwsza lekcja do odrobienia tutaj to jest taka że zobaczcie, z tego nic Jezus wyprowadził tak ogrom, tak działa Bóg. Dajesz mu to, co masz, to nic takie, a Bóg wyprowadza cudowne rzeczy pod warunkiem, że to nic włożysz jako wkład własny. No, Jezus przecież mógł zrobić taki cud, że z niczego dokładnie wyprowadzić ogromne pożywienie, ale chciał, żeby oni nauczyli się. Dlaczego? Apostołowie mają za chwilę pójść na podbój świata dla Ewangelii i niosą tę dobrą nowinę, ale czują się nieadekwatni. I co tu dużo mówić? Może ich przytłaczać cały ten blichtr ówczesnego świata pogańskiego. Gdzie my tutaj się przebijemy z tą dobrą nowiną? Nie pytaj o to, gdzie my się przebijemy, albo jak to jest możliwe, tylko włóż jakiś wkład własny Włóż coś na szale, swoją nieadekwatność. Włóż z dobrego serca i Bóg przemieni to w cuda. Święty Paweł jest tutaj najlepszym przykładem. Zawsze powtarzam, że Paweł przecież też miał wątpliwości, też nie czuł się adekwatny. Mimo, że świetnie wykształcony, czuł po prostu, że to go przytłacza, że to jest za dużo dla niego, a Bóg mówi spokojnie: Moc się w słabości doskonali, mojej łaski ci wystarczy to nie Twoją siłą ty działasz, ale chcę od ciebie, Twojego wkładu własnego. Na tym będę budował. Dobrze? Nie, że nie mógłbym sobie poradzić inaczej, ale na tym chcę budować. I apostołowie, ale myślę także czytelnicy mają tutaj, jak mówię, pierwszą lekcję do odrobienia polegającą na tym, że nam się czasem może wydawać, że takie jesteśmy właśnie tacy niewystarczający, taki nic. Taki, I wobec tego nic nie dajemy faktycznie. Tymczasem Bóg mówi: daj Twój wkład własny, i patrz. Wiesz i patrz, jak będę z tego wyprowadzał ogromne dobro. No zobaczcie, gdybyście, na przykład, żyjąc w małżeństwie, gdybyście spojrzeli wstecz i zobaczyli siebie na początku drogi, z tym, co już dziś macie, czy do czego doszliście, co przeżyliście w życiu, gdybyście spojrzeli na siebie na początku drogi i wiedzieli, że te wszystkie trudności, wyzwania, które po drodze napotkaliście, będą przed Wami, pewnie wielu z was byłoby tak onieśmielonych, że Pewnie odłożylibyście decyzję o żenku albo w ogóle byście się nie ożenili. Gdy tymczasem tę waszą nieadekwatność położyliście na szali, Bóg wyprowadzał cudowne rzeczy. I tak jest ze wszystkim. Tylko człowiek musi chcieć coś dać, coś włożyć. To jest pierwsza lekcja moim zdaniem. Druga jest taka, że zobaczcie, Pan Jezus... Rozmnażając chleb i ryby, karmiąc ten tłum, tworzy z nich wspólnotę. Już tak jest od Starego Testamentu, ale w ogóle na Bliskim Wschodzie, że jak siadasz z kimś do posiłku, i nawet nie musi tam być stołu, jeżeli siadasz z kimś do posiłku, zwłaszcza jeżeli wspólny gospodarz was zaprasza, to tworzy się między uczestnikami takiego, takiego posiłku, takiej biesiady, tworzy się jakaś święta więź biada, gdyby jeden z uczestników takiego spotkania podniósł rękę na innego uczestnika. To byłoby po prostu zgrozą. Zobaczcie, jak to działa w Ewangelii, gdy chodzi o Judasza. Judasz nie tylko jest tak odpychający z powodu zdrady, której się dopuścił, ale dlatego także, zwłaszcza w oczach czytelników sprzed dwóch tysięcy lat, że będąc przy tym samym stole z Jezusem, on podniósł na niego rękę. To jest obrzydliwe po prostu do kwadratu. Z kolei pozytywnie myśląc, wszyscy, którzy, jak mówię, siedzimy przy wspólnym stole albo po prostu przy wspólnym posiłku, tworzy się między nami cudowna, święta więź, wspólnota. Zobaczcie, święty Jan nawet tak trochę satyrycznie opowiada o tym, jak to ta wspólnota się w nich obudziła. i nagle zaczynają swoją przyszłość planować wspólnie. Yy, chcieli obwołać Jezusa królem, przecież... Yy, co to za wielki prorok, mówią. Niesamowite, to ten, który miał przyjść. I chcieli go obwołać królem, bo fajnie by było mieć takiego przywódcę, który by na przykład codziennie dostarczał im świeży prowiant, czyli w ten sposób zadośćczynił ich powszechnej przecież potrzebie jedzenia. Ale Pan Jezus się z tego wycofuje, widząc, że tak w tym kierunku zmierza cała, cała dynamika. Niemniej jednak, no widać, że oni już zaczęli myśleć o sobie właśnie wspólnotowo, czyli z tego bezimiennego tłumu Jezus tym posiłkiem stworzył już teraz wspólnotę. Ona jest jeszcze taka niezdarna i tak dalej, ale to już już podkład został zrobiony. To się wszystko, że tak powiem, wyświetli lepiej w kluczu męki, śmierci i zmartwychwstania. Do wspólnoty nawiązuje również dzisiejsze drugie czytanie z listu św. Pawła do Efezjan. Tam Paweł, prawdopodobnie wiedząc o pewnych tarciach, niesnaskach między chrześcijanami w Efezie, no po prostu jakoś dyplomatycznie prosi ich o wspaniałą myślność. Ta wspólnota składa się z judeochrześcijan, chrześcijan ale także z chrześcijan, którzy jeszcze do niedawna byli poganami. Dwa różne światy. Kiedy razem się spotkali, no to nie ma siły, musi iskrzyć. Ale Paweł mówi tak, proszę was, żebyście wszyscy byli wierni waszemu powołaniu. Powołaniu czyli temu ten powołaniu do nieba. Jesteście powołani, jako każdy chrześcijanin jest powołany, jest wybrany, powołany, jest częścią wspólnoty i również ma pewną misję do zrealizowania. Proszę was, żebyście nie tracili tej misji z pola widzenia i żebyście czasem jej nie zatracili w sporach, w jakichś dywagacjach, które nie mają sensu, żebyście się czasem, w innym liście nie porarli. Zatem, mówi Paweł, proszę Was, byście zdobyli się na wspaniałą myślność, cierpliwość i w duchu miłości, agapę znosili jedni drugich. Ja wiem, że czasem jest to trudne, ale o wiele łatwiejsze jest nic z tym nie robić, niż chcieć przejść ponad podziałami i zobaczyć cuda, które Bóg zdziała wówczas. Proszę Was o jedność. Nie, żeby to każdy miał ten sam pogląd na świat, ten sam pogląd na sprawy. Tak nie musi być. Ale jeżeli nawet dzielą nas poglądy, to żebyśmy umieli ponad tym przejść, żeby jedność była. Dlaczego? Bo mamy ten sam chrzest, zostaliśmy tym samym chrztem naznaczeni, mamy tego samego Boga, garnimy się tym samym ciałem pańskim. Jesteśmy wspólnotą, rodziną, jedną wielką, więc to powinno nas motywować, żebyśmy umieli przejść ponad tym, co nas dzieli. I to jest być może ten właśnie wkład własny, o którym mówiłem przy okazji ewangelii. No bo jeśli potrafię przejść ponad pewnymi uprzedzeniami, okazać się wspaniałomyślnym wobec tej drugiej osoby, chociaż ona moim zdaniem na to nie zasługuje, to, to, no to przecież to jest właśnie ów ten wkład, to może wyglądać jako coś niewielkiego z boku, ale to jest właśnie ten wkład własny, na którym Bóg może budować i cuda mogą stać się moim udziałem. I może. W Polsce, skoro jest tak wiele podziałów, a przecież znakomita większość ludzi u nas deklaruje się jako wierzący i to chrześcijanie, to może nie wzięliśmy sobie do końca do serca słów świętego Pawła. Może brakuje tego wkładu własnego i dlatego jesteśmy tak podzieleni. Może brakuje wspaniałomyślności i dzisiejsze czytania jakoś mogą być okazją, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.